Siema widzowie, Leśnik z tej strony. W tym filmie pokażę wam, jak epicki jest amulet ósemka, który ostatnio mi się udało zdobyć. I mimo tego, że nie mam najlepszego seta, to jak bardzo kasuje mi ludzi. Oraz rozlosuję dla was aż stack smoczych odłamków, za które tutaj będziecie sobie oczywiście mogli kupić jakieś perkasy inne, czy chociażby smoczą fajerwereczkę. Także myślę, że spoczko. Ja już tak naprawdę, dla mnie najważniejsze dwa perki, czyli wampiryn i siłkę, mam na maksa, więc stwierdziłem, że się starszym z wami podzielę. Wystarczy oczywiście napisać swój nick w komentarzu, wbić do mnie na Discorda, bo również to będę sprawdzał, zostawić suba i lajka, także życzę każdemu powodzenia i łapcie odcineczek. Pozdro. Dobra widzowie, także jak widzicie, wziąłem na potrzeby odcinka jedną osobę z mojego klanu i pierwszą uderzę z amuletem, a następnie bez. Także mam amulet 8, aktualnie najlepszy na tym serwerze, mamy broń mroku 25. Co prawda jest jeszcze 26, 27, ale na razie ich nie wyfarmiłem. Także, no, testujemy to, co mamy. Uwaga, pyk z amuletem. No dużo, no 120 widzowie. A bez amuletu? No, znacznie mniej. Bardzo dużo mniej. 30, 30. Jeszcze raz ubierzemy amulet. Czułem się go zwanshotować. Kurczę, tak, żeby go dobrze znowu skrytować. No i znowu załadować mu ponad 100. Także jak widzicie... Kurczę, amulet przekłada się masakrycznie, bo mimo tego, że mam maksymalny perk siły, no to różnica w damage'u, którą piję z podziemnym amuletem oraz bez niego, no jest ogromna. Oczywiście trzeba zauważyć też to, że bez amuletu, jak widać, mam 9, no niecały 1000 HP, a z amuletem mam aż o 400 więcej, czyli zasadniczo 1700, tak? Widzowie! Odkryłem buga. Właśnie odkryłem buga, widzicie? Teraz mam 1000 HP. Tutaj to widać. O, żeby było dobrze widać. Mam 1000 HP, tak? 970 dokładniej. Ubieram amulet, który teoretycznie powinien dać mi 400 serduszek. I daje mi 700 serduszek. Co jest? Yo, wey, odkryliśmy właśnie buga na odcinku. Dobra, i lecimy zrobić teraz tym amulecikiem kilka naprawdę ładnych chwili, także łapcie z tego edita. Drży ze strachu czerń kozacza, dęba stają osełetce, gniaź Jarema się nawraca. DJ HPV na bicie. Drży ze strachu czerń kozacza, dęba stają osełetce, gniaź Jarema się nawraca. Za mną, ale żeby pokazać wam tak w pełni, jak mocarny jest ten amulet oczywiście, no to ściągamy secika, zostawiamy elytrę, żeby móc aby latać. Również nawet broń sobie widzę wyrzucę, tak szczerze. Nawet pozwolę sobie broń wyrzucić i zobaczcie, co się teraz będzie działo. To nic nie, to by nic nie dało, jak to mówią. Jak to mówią, o tego nie możemy bić akurat. Ale to by nic nie dało. Deklasacja trwa dalej.
No, i pierwszy raz widzowie zginąłem po jakichś 10 minutach nagrywania. W momencie, kiedy latałem bez seta. No i tak naprawdę wbiłem się już z 5 gościami, byłem mocno obity. Także. Czy ten amulet jest broken? Jest strasznie broken, daje mega dużo tak naprawdę. Bez samego seta wszystkie wyspy, ze wszystkimi ludźmi praktycznie tutaj na tych wyspach da się na luzie bić. Jedyne, gdzie mogłyby być problemy, no to wiadomo, podziemia. Ale do podziemi się nie zapuszczam, bo są tu ludzie z lepszymi setami, plus są szkielety. No i tutaj po prostu ta nagrywka była mocno utrudniona i nie miałaby trochę sensu. Jednakże sam w sobie amulet jest, no jest bardzo broken, tak szczerze. W połączeniu z perkami, z miarę dobrym secikiem, czy też bronią, a nawet jak widzieliście bez tego, no po prostu ten amulet jest zbyt mocny. Przypominam o konkursie, ja zwijam Elo Benz.